Rosja i jej separatyści nie zrealizowali swojego planu na Ukrainie. Przypomnijmy, że ten plan polegał na tym, żeby stworzyć państwo Noworosja, które składałoby się z 8 obwodów południowo-wschodniej Ukrainy. Jak wiemy, to się nie udało. Natomiast Rosja zaanektowała Krym, a rosyjscy separatyści przejęli kontrolę nad częścią obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Tam nadal tli się wojna, która powoli eskaluje. To nasz temat. Wolne głosy za granicą. Michał Trześniewski. Witam Państwa i witam naszego gościa, a jest nim pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Wojna na wschodzie Ukrainy rozpoczęła się w 2014 roku. Trwa zatem 7 lat. 13 tysięcy osób zginęło w wyniku tej wojny. To takie podstawowe dane. Natomiast co teraz tam się dzieje? Czy ten konflikt, czy ta wojna jest ciągle aktywna? Ta wojna jest ciągle aktywna w ostatnich miesiącach, szczególnie od początku tego roku, obserwujemy zaostrzenie sytuacji. Znacząco rośnie liczba dziennych ostrzałów z jednej i z drugiej strony oraz niestety rośnie również liczba ofiar po stronie armii ukraińskiej i nieznane są dane, ale również można przypuszczać, że po stronie separatystów. To jest znacząca zmiana w porównaniu z czasem między czerwcem roku ubiegłego a końcem roku, kiedy funkcjonowało porozumienie o zawieszeniu ognia i ono było w gruncie rzeczy przestrzegane, to znaczy jeśli notowano jakieś zakłócenia, to na niewielką skalę i z pewnością nie było mowy o takiej liczbie ofiar. Teraz giną ludzie. Dzisiaj ukraińskie media podały o śmierci dwóch żołnierzy na linii rozgraniczenia. W ubiegłym tygodniu od kul rosyjskich snajperów najprawdopodobniej zginęło czterech żołnierzy w okolicach znanej z 2014 roku miejscowości Gorłowka, gdzie toczyły się ciężkie walki. W związku z tym ta sytuacja niestety eskaluje w złym kierunku zaostrzenia walk. Ukraina się niepokoi, ponieważ Rosja gromadzi swoje wojska na zachodzie kraju, czyli właśnie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jak pan uważa, czy jest ryzyko eskalacji tego konfliktu, albo mówiąc wprost, inwazji rosyjskiej na Ukrainę? Tak mówią niektórzy eksperci. Zatem pytanie brzmi, czy będziemy mieli dogrywkę tej wojny z 2014 roku, która się tli, no ale już przeszła do tej fazy mniej aktywnej. Nie można dzisiaj odpowiedzieć, czy będziemy mieli do czynienia z inwazją rosyjską, dlatego że wchodzi w grę przynajmniej kilka scenariuszy, z których oczywiście inwazja jest jednym z nich, ale nie jedynym. Z pewnością mamy do czynienia z nieuzasadnionymi normalnym planem ćwiczeń rosyjskich sił zbrojnych, działaniami w zakresie mobilizacji i dyslokacji znaczących jednostek wojskowych z różnych okręgów, bo są nawet informacje o tym, że transporty z jednostkami pancernymi w bezpośrednią okolicę granicy Ukrainy przychodzą z okręgów syberyjskich i dalekowschodnich. Czyli mamy do czynienia ze znaczącym zwiększeniem mobilizacji czy aktywności sił rosyjskich. Strona ukraińska mówi o cichej mobilizacji, która jest przeprowadzana pod osłoną przygotowań do serii ćwiczeń, które mają poprzedzić strategiczne ćwiczenia Zapad 2020-2021. Analitycy amerykańscy uważają, że mamy do czynienia z aktywnością, która nie znajduje uzasadnienia w tym planie ćwiczeń, który był zgłoszony, bo trzeba pamiętać, że działa tak zwana konwencja wiedeńska, gdzie państwa organizujące, w świetle której państwa organizujące ćwiczenia jakby zgłaszają ich terminy oraz skalę.
To doprowadziło do oficjalnego wystąpienia Departamentu Stanu pod adresem Rosji z pytaniem o wyjaśnienie, jakie są przyczyny tej obserwowanej większej aktywności. Dzisiaj doszły kolejne informacje, a mianowicie rosyjski minister obrony Szojgu ogłosił taki stan przeglądu gotowości bojowej wszystkich jednostek rosyjskich sił zbrojnych. Oraz też napłynęła informacja, że Rosja wysłała z Morza Bałtyckiego przez kanał La Manche i Morze Śródziemne 4 okręty wojskowe, które mają wpłynąć na Morze Czarne. To wszystko jest elementem pewnej presji, pewnego potęgowania napięcia i pewnej eskalacji zagrożenia, z którym mierzyć się muszą ukraińskie elity. A czego w zasadzie Rosja chce od Ukrainy? Wiemy, że Rosja w 2014 roku anektowała Krym, spełniła zatem swoje jakieś strategiczne cele. Wiemy, że rosyjscy separatyści kontrolują część dwóch obwodów, no ale tak jak wspomniałem na początku, nie taki był plan. Plan separatystów rosyjskich był taki, żeby stworzyć osobne państwo, Noworosja ze wschodniej części Ukrainy, które być może potem zostałoby włączone do Federacji Rosyjskiej. Natomiast formalnie, deklaratywnie Rosja chce tylko tego, żeby osobny status, taki autonomiczny status tych dwóch obwodów donieckiego i ługańskiego został wpisany do ukraińskiej konstytucji. Ale to wydaje się mało. Jak pan uważa, jaki Rosja ma plan, jaki ma pomysł na Ukrainę? No właśnie to się wydaje bardzo dużo, a nie mało. Dlatego, że Rosja chce wymusić spełnienie przez Ukrainę, wypełnienie warunków porozumienia mińskiego tak jak je Rosja interpretuje, a nie tak jak interpretuje je Ukraina czy strona zachodnia. Rosja interpretuje w ten sposób, że obydwa te podmioty powinny stać się podmiotami autonomicznymi, a cały ustrój Ukrainy powinien być ustrojem federalnym. A to oznacza, że na poziomie konstytucyjnym powinny być wpisane regulacje, które w gruncie rzeczy dawałyby reprezentacji politycznej tych dwóch tak zwanych republik ludowych, donieckiej i ługańskiej, prawa współdecydowania, a faktycznie weta, jeśli chodzi o zasadnicze kierunki polityki ukraińskiej, zarówno jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i politykę zagraniczną. Dopiero od spełnienia tych oczekiwań Rosja uzależnia jakby kolejne kroki, czyli wycofanie oddziałów wojskowych. Notabene oficjalne stanowisko Rosji jest, że rosyjskich oddziałów wojskowych nie ma na terenie Ukrainy, ale chodzi o oddanie kontroli władzom ukraińskim nad granicą rosyjsko-ukraińską, przy czym, o czym też trzeba pamiętać, Rosja interpretuje te porozumienia w ten sposób, że tak zwane milicje ludowe Doniecka i Ługańska nie zostaną rozwiązane. Tych przestępców wojennych, bo tak trzeba powiedzieć, obejmie amnestia i wespół z armią ukraińską, jednostki tych lokalnych, nazwijmy to, sił zbrojnych będą kontrolowały tę granicę, którą opróżni Rosja. Gdyby Kijów zgodził się na tego rodzaju zapisy, w gruncie rzeczy oznaczałoby to kontrolę Moskwy nad całym państwem, wywieraną za pośrednictwem tych dwóch podmiotów i silnej nadal w ukraińskiej polityce partii o orientacji prorosyjskiej, czyli takiej formacji, na czele której stoi Jurij Bojko i przyjaciel Putina Medwedczuk, formacji Za Żyzni. To w gruncie rzeczy jest coś więcej niż ten plan, o którym pan powiedział, dlatego że budowanie Noworosji to był jeden z planów. Wydaje się, że Rosja nie zrealizowała tego nie dlatego, że nie miała takich możliwości, tylko dlatego, że gra w sumie o stawkę większą. Dlatego, że
przeforsowanie przez nią tego, tych planów związanych z jej interpretacją porozumień mińskich daje Rosji kontrolę nad całą Ukrainą. Natomiast zbudowanie nowej, tak zwanej Noworosji daje Rosji kontrolę nad częścią Ukrainy, znaczącą częścią, ale to jednak mniej niż kontrola nad całym państwem. Więc w tym sensie Rosja nadal gra o stawkę znacznie większą i ambitniejszą, co nie oznacza, że w pewnych okolicznościach nie może zacząć realizować pewnego scenariusza jakby redukcji swoich interesów na Ukrainie, czyli na przykład tego, o którym pan powiedział. Rosja wydaje się mieć kilka tutaj scenariuszy, które dość elastycznie jest gotowa wdrażać w zależności od rozwoju sytuacji. No właśnie, czyli rozumiem, że przede wszystkim chodzi o to, żeby zdobyć taką polityczną przychylność Ukraińców, czy Ukrainy, państwa ukraińskiego wobec Rosji. Natomiast czy to jest w ogóle realne, biorąc pod uwagę fakt, że Rosja przez społeczeństwo ukraińskie na pewno jest postrzegana jednak jako agresor, no bo wywołała wojnę na wschodzie Ukrainy, no a przede wszystkim anektowała Krym, więc czy tak duchowo Rosja ma, duchowo i tym samym politycznie Rosja ma szansę odzyskać Ukrainę? Wydaje mi się, że tu nie chodzi o zdobycie przychylności społeczeństwa ukraińskiego. To w ogóle nie o tym mówimy. Tu mówimy o takiej konstrukcji ustrojowej Ukrainy, w której jakby elementem tej pewnej równowagi sił byłyby głosy wschodniej części Ukrainy. Jeśli spojrzymy na nastawienie wyborców czy opinie ludzi mieszkających na wschód, we wschodniej części Ukrainy, to one znacząco różnią się od tych poglądów, które są dominujące w części zachodniej. One są znacznie bardziej, mówiąc w pewnym uproszczeniu, prorosyjskie i znacznie bardziej widziałyby Ukrainę jako państwo poza blokami, nie zmierzające w stronę NATO i nie zmierzające w stronę Unii Europejskiej. I przebudowa ustrojowa państwa ze stałą obecnością we wschodniej części Ukrainy tych sił, które reprezentują tego rodzaju punkt widzenia, również sił politycznych, ale wspieranych gospodarczo, politycznie, właściwie w każdy sposób przez Rosję, no daje w gruncie rzeczy Rosji takie narzędzie decydowania o polityce całego kraju. Więc w tym sensie to nie jest polityka na tyle ambitna, żeby myśleć o przekonaniu tych, którzy uważają Rosję za agresora, ale żeby mieć po prostu pakiet kontrolny, tak można by to określić. Jeszcze na koniec chciałbym pana zapytać o Aleksieja Nawalnego, ponieważ on odsiaduje swój wyrok ponad 2,5 roku pozbawienia wolności. Kontynuuje w kolonii karnej głodówkę od tygodnia. Tę głodówkę prowadzi. Mówi się, że schudł 13 kilo od momentu, w którym został osadzony w więzieniu. Czy wiemy, jak się czuje Nawalny? Czy wiemy, w jakiej jest kondycji psychofizycznej? Nie wiemy, dlatego że lekarze, którzy próbowali dzisiaj do niego się dostać z takiego aliansu lekarzy, to jest taka organizacja niezależna od rosyjskich władz, nie zostali wpuszczeni na teren kolonii karnej pod oczywiście, jak się wydaje, zmyślonym pretekstem, że dzisiaj nie ma odwiedzin. Czyli te informacje, które napływają, jeśli chodzi o stan zdrowia Nawalnego, to są informacje od ludzi związanych z obozem władzy rosyjskiej. Między innymi tam została wysłana pani Butina, która siedziała w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, oskarżona o szpiegostwo na rzecz Rosji, a potem wydalona ze Stanów. Ona teraz występuje w charakterze reprezentacji takiej rosyjskiej organizacji na rzecz praw człowieka, co wygląda dość groteskowo. Ona mianowicie pojechała z kamerami telewizyjnymi do tej kolonii karnej i zrobiła Nawalnemu awanturę, że on uskarża się na warunki, w których odbywa karę. Ale dzisiaj w gruncie rzeczy nie wiemy, jaki jest stan zdrowia Nawalnego. Niezależni lekarze nie zostali do niego dopuszczeni. A zważywszy na całą historię jego ostatnich kilku miesięcy i fakt, że w sposób dość bezsporny udowodniono, iż był truty przez władzę, no pojawiają się w związku z tym obawy, że jakby
władze mogą dokończyć to, co im się nie udało w ubiegłym roku na Syberii, czyli mogą dokończyć otrucie głównego opozycjonisty wobec reżimu Putina. Tym pesymistycznym akcentem kończymy program. Pan Marek Budzisz był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejsze Wolne Głosy Zagranica. Do zobaczenia.